Dzień dobry, w tym filmie zaprezentuję, jak zaktualizować program Vapro Max w wersji 7.72 do aktualnej wersji 8.66 wraz z przeniesieniem danych pomiędzy serwerem 2008R2 a nowszą wersją. Przed przystąpieniem do aktualizacji struktur bazy danych należy upewnić się, że w bazie danych nie ma struktur innych programów. Można to sprawdzić w administratorze licencją i bazami danych. Po zalogowaniu się podświetlamy naszą bazę danych i po prawej stronie wybieramy pokaż programy i wersję struktur. Jeżeli na bazie danych są inne programy, należy je także zaktualizować. Przed przystąpieniem do aktualizacji zalecam wykonanie archiwum bazy danych. Ostatnią wersją programu Vapro Max, która obsługuje serwer SQL w wersji 2008R2, jest to wersja 8.52. Taką wersję można pobrać z wersji archiwalnych dostępnych na naszej stronie vapro.pl. W zakładce aktualizacja jest zakładka wersja archiwalne. Wybieramy program Vapro Max i numer wersji, który chcemy pobrać, w tym przypadku 8.52. Podajemy adres e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania danej wersji. Po pobraniu uruchamiamy instalator. Przechodzimy przez instalator, akceptując warunki, wybierając odpowiednią wersję i akceptując licencję. Po aktualizacji programu kolejnym krokiem będzie aktualizacja struktur bazy danych. Aby tego dokonać, trzeba zmienić licencję na serwerze SQL. W zakładce administracja licencją i bazami danych logujemy się do serwera. Potwierdzamy komunikat, że programy nasze Vapro nie będą współpracować z serwerem 2008R2. W zakładce trzeciej licencja wybieramy zmianę parametrów licencji. W tym wypadku opcja jeszcze nie zakupiłem programu, druga opcja. Zmieniamy wersję na 8.5xx. Przechodzimy dalej. Zatwierdzamy dane sprzedawcy. Nie będziemy zamawiać kodu aktywacyjnego dla tej wersji. Odznaczamy wszystkie opcje i klikamy zapisz. Potwierdzamy komunikaty. Zamykamy administratora. Przystępujemy do aktualizacji struktur. Można tego dokonać po prostu logując się do baz danych. Zapoznajemy się z komunikatami. Czekamy na zakończenie aktualizacji struktur. Po zakończonej aktualizacji potwierdzamy komunikat. Kolejnym krokiem jest pobranie najnowszej wersji programu Vapro Max wraz z serwerem SQL. Najlepiej zrobić to za pomocą naszego instalatora. Instalator jest dostępny na stronie vapro.pl w zakładce aktualizacja. Pobierz aktualizację. Poniżej będzie przycisk pobierz instalator. Wybieramy go. Po pobraniu pliku uruchamiamy go. Pojawi się lista programów, zaznaczamy programy, które chcemy zainstalować, w tym wypadku Vapro Max, oraz zaznaczamy serwer SQL. Instalator sam zainstaluje nam najnowszy serwer, który jest dostępny do naszego systemu operacyjnego. Wybieramy dalej, pobierz. Po pobraniu trzeba zaakceptować warunki licencji i instalujemy. Instalacja zajmie kilka minut.
Po zakończonej instalacji zamykamy instalator. Po instalacji nowej wersji programu oraz serwera SQL należy utworzyć licencję na nowym serwerze. W celu utworzenia nowej licencji należy się zalogować do administratora licencją i bazami danych. Można tego dokonać z okna logowania do programu, wybierając przycisk z trybikiem. Pojawi się okno logowania. Należy wybrać nowy serwera SQL, do którego się logujemy. Instalator domyślnie tworzy nazwę WAPRO dla nowo zainstalowanej instancji. Jeżeli nie jesteśmy pewni, można chwilę poczekać, aż lista się odświeży. Powinna być dostępna lista zainstalowanych instancji serwera na naszym komputerze. Jeżeli pozostawimy pola puste, klikamy zaloguj. Pojawia się komunikat o braku licencji. Wybieramy utworzenie licencji. Mamy dwie opcje do wyboru. Pierwsza, wybieramy, kiedy mamy przed sobą certyfikat i możemy podać takie dane jak numer seryjny, numer licencji i numer tajny. W innym przypadku należy wybrać drugą opcję, że jeszcze nie zakupiłem programu, lecz zamierzam go używać. Pozwoli to na wygenerowanie zamówienia, które można przesłać do nas w celu wystawienia proformy na zakup oprogramowania w najnowszej wersji lub jeżeli w tym momencie nie mamy dostępu do certyfikatu lub połączenia z internetem. Wybieramy pierwszą opcję. Wybieramy odpowiedni wariant znajdujący się na certyfikacie i wprowadzamy numer licencji. Po prawej stronie dodajemy certyfikat i wprowadzamy numer seryjny i dwa razy numer tajny. Następnie dalej. Podajemy dane naszej firmy. Można też pobrać dane z GUS-u. Wszystkie podświetlone pola muszą być uzupełnione. Zgody marketingowe to zależy od nas, czy wyrażamy na nie zgodę, czy nie. Wprowadzamy dane sprzedawcy lub jeżeli był to zakup bezpośrednio w firmie Asseco Business Solution, wybieramy zakup w Asseco BL. Jeżeli nie mamy żadnego połączenia z internetem lub dane są nieprawidłowe, w takim wypadku aktywacja zdalna nie nastąpi. Jeżeli by nastąpiła, pojawiłby się komunikat, że program został aktywowany. W takim przypadku należy zapisać zamówienie albo do pliku, albo wysłać pocztą e-mail, jeżeli mamy skonfigurowany program pocztowy na komputerze. Wtedy automatycznie administrator uruchomi program pocztowy w nowej wiadomości wraz z załączonym plikiem zamówienia. W przypadku, kiedy wybieramy zapisz do pliku, wskazujemy miejsce zapisania pliku i trzeba ręcznie dołączyć plik do wiadomości i wysłać go do działu aktywacji na adres aktywacja.wapro@asecobs.pl. Jeżeli nie mamy żadnego połączenia z internetem lub dane są nieprawidłowe, w takim wypadku aktywacja zdalna nie nastąpi. Jeżeli by nastąpiła, pojawiłby się komunikat, że program został aktywowany. W takim przypadku należy zapisać zamówienie albo do pliku, albo wysłać pocztą e-mail, jeżeli mamy skonfigurowany program pocztowy na komputerze. Wtedy automatycznie administrator uruchomi program pocztowy w nowej wiadomości wraz z załączonym plikiem zamówienia. W przypadku, kiedy wybieramy zapisz do pliku, wskazujemy miejsce zapisania pliku i trzeba ręcznie dołączyć plik do wiadomości i wysłać go do działu aktywacji na adres aktywacja.wapro@asecobs.pl. Po zapisaniu pliku są dwie możliwości uzyskania kodu aktywacyjnego. Pierwsza z nich to wysłanie wiadomości z załączonym plikiem do działu aktywacji i w odpowiedzi otrzymujemy kod aktywacyjny. Druga opcja jest to samodzielne wygenerowanie kodu aktywacyjnego na stronie wapro.pl. W tym celu wybieramy aktualizacja
aktywuj program. Zaznaczamy, chcę importować dane z pliku. Wybieramy plik. Czytujemy. Wprowadzamy numer seryjny. Numer tajny. I numer z grafiki. Wybieramy generuj kod aktywacyjny. No jak widać, został nam wygenerowany ten kod. W tym momencie kopiujemy go. Logujemy się do administratora licencją i bazami danych. Przechodzimy na zakładkę licencja i wybieramy wprowadzenie kodu aktywacyjnego. Wklejamy kod, czy to otrzymany w mailu z działu aktywacji, czy też wygenerowany na stronie. Wybieramy aktywuj. Pojawia nam się aktywacja produktu, czy akceptujemy tą konfigurację. Jeżeli się zgadzają dane z certyfikatem, to tak. Program został aktywowany. Zamykamy archiwizator. Po utworzeniu licencji kolejnym krokiem jest przeniesienie danych pomiędzy dwoma serwerami, starym i nowym. W tym celu wykorzystamy archiwizator baz danych. Uruchamiamy program archiwizator baz danych. Zaznaczamy archiwizacja i wskazujemy stary serwer SQL, ten w wersji 2008 R2. Logujemy się do serwera. Po zalogowaniu po lewej stronie wskazujemy naszą bazę danych, po prawej stronie katalog docelowy i mamy nazwę archiwum. Wybieramy archiwizuj. Po wykonaniu archiwum wylogowujemy się. Wybieramy dearchiwizacja. I wskazujemy nowy serwer SQL. Logujemy się. Wskazujemy archiwum. I wybieramy odtwórz archiwum. Pojawi się informacja, że takiej bazy nie ma na tym serwerze. Czy chce się utworzyć? Tak. Czekamy, aż proces odtwarzania danych zakończy się. Wlogowujemy się. W tym momencie uruchamiamy program VaproMag w najnowszej wersji. Wybieramy dodatkowe opcje. I logujemy się do nowego serwera SQL. Po pierwszym zalogowaniu serwer zostanie zapamiętany. Wybieramy bazę danych. Zaloguj się. Pojawi się komunikat, że trzeba zaktualizować struktury bazy danych. Wybieramy tak. Logujemy się do serwera SQL. Teraz nie musimy wykonywać archiwum bazy danych, ponieważ już je wykonaliśmy przy przechodzeniu z serwera na serwer. Po zakończeniu aktualizacji struktur bazy danych potwierdzamy komunikat. Program automatycznie zaloguje nam się do bazy.